połowie września 1939 roku. Ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy cofających się na wschód pod naporem Wehrmachtu miało przystąpić do utworzenia strefy obronnej przy granicy z Rumunią. Do sztabu dowódcy frontu, generała dywizji Stefana Dęba-Biernackiego, kwaterującego w rejonie Chełma, przybył wezwany na naradę generał brygady Władysław Anders. Panie generale, dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, generał Anders, melduje się. Z czym pan przybywa, generale? Od pułkownika Bartaka z Lublina otrzymałem informację o powstaniu frontu pod dowództwem pana generała. Stawiam do dyspozycji siebie oraz swoją grupę kawalerii. Stacjonujemy w Baranowie nad Wieprzem. Pana grupa operacyjna kawalerii ma stawić się do dyspozycji naczelnego wodza. Pragnę przypomnieć panu generałowi, że nie mamy łączności z naczelnym wodzem. Tak. Właściwie mam rozkaz naczelnego wodza podporządkowania wszystkich oddziałów nadciągających z północy. Pan generale obejmie dowództwo nad całą kawalerią mojego frontu. Tak jest. 17 września o zmierzchu ruszy pan na południe w kierunku Komarowa i Rachania. No cóż, sytuacja jest ciężka. Lublin jest jeszcze wolny, ale w każdej chwili musimy liczyć się z nadejściem niemieckich zagonów pancernych. Zamość zagrożony jest od południa. Ja otrzymałem dyrektywy oderwania się od nieprzyjaciela i dotarcia szybkim marszem w rejony Chrubieszowa i Włodzimierza, gdzie mamy utworzyć obronę. Pan generale będzie osłaniał nas od południa. Na początku drugiej dekady września 1939 roku nasze wojska, choć mocno osłabione zaciętymi walkami z Niemcami, broniły się. 12 tysięcy polskich żołnierzy walczyło na Wybrzeżu, 90 tysięcy w Warszawie i Modlinie, 130 tysięcy toczyło boje nad Bzurą, 200 do 220 tysięcy żołnierzy polskich cofało się na południowy wschód w stronę granicy z Rumunią. Rozkaz naczelnego wodza nakazywał utworzenie tak zwanego rumuńskiego przedmościa. Sytuacja była bardzo trudna. Nasi żołnierze byli zmęczeni. Brakowało broni, amunicji, byli nękani stałymi atakami dywersantów ukraińskich. Ale z drugiej strony pancerne oddziały niemieckie zwalniały tempo natarcia, gdyż zaczynało im brakować paliwa. Rejon pogranicza rumuńskiego dawał dobre możliwości obrony, zaś przyjazne stanowisko Rumunii dawało nadzieję, że przez to państwo docierać będzie broń, amunicja, zaopatrzenie dla naszych oddziałów nadsyłane przez państwa sojusznicze. Polska broniła się. września o 2 w nocy na zaproszenie Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Wiaczesława Mołotowa przybył na Kreml ambasador Niemiec Friedrich von der Schulenburg. Zapewne domyślał się, jaki jest powód nocnego wezwania. Niebawem wyjawił to Mołotow, odczytując notę, którą rząd radziecki zamierzał niezwłocznie przekazać polskiemu ambasadorowi. Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między Związkiem Radzieckim a Polską utraciły swą moc. Od 3 września 1939 roku ambasador von der Schulenburg na polecenie Hitlera ponaglał Stalina, aby Związek Radziecki przystąpił do wojny z Polską jak najszybciej. Stalin zwlekał. 3 września
Dwa zachodnie mocarstwa demokratyczne, Wielka Brytania i Francja, wypowiedziały wojnę Niemcom. Stalin nie potrafił przewidzieć, jak dalej rozwinie się sytuacja tam na zachodzie, jak poważne działania podejmą dwa demokratyczne mocarstwa. Tymczasem postępy wojsk niemieckich w Polsce były szybsze niż spodziewał się Stalin. Powstało dla Stalina realne niebezpieczeństwo, że Hitler zagarnie większość Polski. Stało się to bardzo prawdopodobne, gdy 9-10 września wojska niemieckie przekroczyły San. I wtedy Stalin postanowił działać. W czasie, gdy Mołotow informował niemieckiego ambasadora o zamiarach radzieckiego rządu, oddziały Armii Czerwonej i NKWD były już na pozycjach wyjściowych. W wojnie z Polską wzięło udział ogółem 466 tysięcy żołnierzy pierwszego rzutu operacyjnego oraz wojsk NKWD, wspomaganych przez silne oddziały pancerne i lotnictwo dwóch frontów. Pierwsze ataki, których celem były strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza, rozpoczęły się przed godziną 3 nad ranem. Wkrótce większość ze 190 strażnic chroniących wschodnią granicę Polski znalazła się w ogniu karabinów maszynowych i artylerii radzieckich oddziałów. Żadna ze strażnic mieszczących się w nieumocnionych budynkach z załogą liczącą od 11 do 16 żołnierzy, dysponujących tylko ręcznymi karabinami maszynowymi, nie mogła obronić się przed atakami wielokrotnie liczniejszych oddziałów Armii Czerwonej lub NKWD, uzbrojonych w ciężkie karabiny maszynowe, granatniki, a nawet artylerię. Ilu polskich żołnierzy znalazło się w sowieckiej niewoli? Według oficjalnych danych od 17 września do 2 października Armia Czerwona wzięła do niewoli 452 tysiące żołnierzy, wśród których było ponad 18,5 tysiąca oficerów. Bez wątpienia są to dane zawyżone, wynikające stąd, że wielu jeńców natychmiast zwalniano do domów, aby po kilku dniach ponownie wziąć ich do niewoli. Rzeczywista liczba polskich jeńców nie przekraczała 250 tysięcy. Pędzono ich do obozów przejściowych, gdzie mieli być podzieleni na grupy w zależności od stopnia, narodowości, pochodzenia i formacji militarnych. System, który miał zniszczyć ludzi uznawanych przez stalinizm za groźnych dla radzieckiego państwa, zaczął funkcjonować już w pierwszych dniach po agresji na Polskę. 19 września powołano w NKWD Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych.
około godziny 14 27 września na moskiewskim lotnisku wylądował samolot, na pokładzie którego przybył niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop. To już była druga wizyta przedstawiciela Hitlera w Moskwie. W czasie pierwszej, 23 sierpnia 1939 roku, podpisał układ o nieagresji i tajne protokoły regulujące podział ziem polskich, które miały być zajęte przez wojska niemieckie i radzieckie. Polska została pokonana. Nadszedł więc czas, aby uściślić przedwojenne ustalenia i zacieśnić sojusz radziecko-niemiecki. Historia dowiodła, że dzielenie Polaków zawsze było szukaniem kłopotów. Oni zawsze walczyli o zjednoczenie i na pewno będą to robić nadal. Dlatego dzielenie ich teraz wydaje mi się wątpliwą procedurą. Jeżeli Niemcy wzięłyby całą polską populację, to polskie intrygi zmierzające do zakłócenia stosunków niemiecko-radzieckich mogłyby być wyeliminowane. Niemcy mieliby wolną rękę w rozwiązaniu polskiego problemu narodowego. No. A poza tym, ziemie na wschód od Wisły są o wiele bardziej wartościowe pod względem rolniczym niż na zachód. Niemcy zainteresowane są rejonami Borysławia i Drohobycza ze względu na tamtejsze złoże ropy naftowej. Dla naszego państwa, pozbawionego tego surowca, mają one wymierne znaczenie. To jest część Ukrainy. Jeżeli Niemcom chodzi tylko o ropę, nie powinny się martwić. Damy wam całą produkcję. Dziś wynosi ona 300 tysięcy ton rocznie, a my możemy ją zwiększyć do 500 tysięcy ton. Niemcy w zamian dostarczą nam węgiel i łożyska. To dobry układ. Ribbentrop zdał sobie sprawę, że Stalin uzyskał przewagę w tej dyskusji i wytrącił wszystkie jego argumenty. Nie mógł jednak odpowiedzieć na propozycję Stalina bez zgody Hitlera. Dyskusja zakończyła się. O pierwszej w nocy Ribbentrop powrócił do swojego apartamentu w budynku byłego poselstwa austriackiego, aby stamtąd wysłać do Hitlera długi, liczący 1000 słów telegram. Musiało minąć kilka godzin, zanim w Berlinie odszyfrowano depeszę Ribbentropa i dostarczono do kancelarii Rzeszy, ale tam Hitlera już nie było. Tego dnia, 28 września, wcześnie rano, Hitler wyjechał do Wilhelmshaven, aby wizytować bazę ubotów. W Moskwie Ribbentrop czekał niecierpliwie do godziny 14. A gdy nie nadchodziła odpowiedź z Berlina, wyruszył na Kreml, obawiając się, że decyzję będzie musiał podjąć sam. Jego obawy nie sprawdziły się. Odpowiedź Hitlera dotarła do Moskwy na czas. Pan Hitler do pana Ribbentropa. Joachim von Ribbentrop, rozmawiając z Hitlerem, starał się zachowywać kamienną twarz i niewiele mówić, gdyż zdawał sobie sprawę, że radzieckie tajne służby rejestrują tę rozmowę. Pan Hitler się zgadza, ponieważ chce ustanowić trwałe i bliskie stosunki. Hitler zna się na interesie. O godzinie 5 nad ranem, 29 września, wszystkie dokumenty, nad którymi pracowali eksperci obydwu stron, były gotowe do podpisu. Do umowy stanowiącej, że rządy niemieckiej Rzeszy i Związku Radzieckiego po rozpadzie byłego państwa polskiego uznają za swoje wyłączne zadanie przywrócenie pokoju i porządku na tych terytoriach, dołączono 3 tajne protokoły. Pierwszy zmieniał bieg granicy ustalonej w tajnym protokole z 23 sierpnia 1939 roku.
protokole dołączonym do umowy Ribbentrop-Mołotow. Drugi tajny protokół z 29 września 1939 roku mówił o przesiedleniach ludności niemieckiej, ukraińskiej i białoruskiej, jaka znalazłaby się po obydwu stronach tej nowej granicy niemiecko-radzieckiej. Trzeci tajny protokół mówił o zwalczaniu polskiej działalności wyzwoleńczej na ziemiach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej i do Związku Radzieckiego. Potem Stalin i Ribbentrop złożyli swoje podpisy na nowej mapie Polski. Czwarty rozbiór Polski został dokonany. Układ, który w Moskwie podpisali Ribbentrop i Mołotow, podzielił Polskę. Pod radziecką kontrolą znalazło się 200 tysięcy kilometrów kwadratowych polskich ziem, co stanowiło ponad połowę naszego przedwojennego terytorium oraz około 14 milionów polskich obywateli. W październiku 14 700 oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy policji, wywiadu, służby więziennej, a także wiele osób cywilnych umieszczono w obozach w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku. Warunki były tam straszne. Tego roku chłody nadeszły wcześniej i w cerkiewnych salach w Starobielsku i Kozielsku oraz klasztornego kompleksu w Ostaszkowie, zamienionych na obozy, panowało przenikliwe zimno. Jeńcy leżeli na pryczach, ustawionych jedna nad drugą na wysokość wielu metrów. Nie mieli materacu. Płaszcze, gazety i papiery dawały ochronę przed przenikliwym zimnem. Łudzili się, że nie potrwa to długo. Jaki bowiem sens miałoby przetrzymywanie ich w zamknięciu? Tymczasem w Moskwie trwały przygotowania do wymordowania tych ludzi, których Stalin uznał za groźnych dla radzieckiego państwa. Kapitan bezpieczeństwa państwowego Piotr Soprunienko został mianowany naczelnikiem zarządu do spraw jeńców wojennych NKWD 19 września 1939 roku. Towarzyszu komisarzu, projekt rozkazu w sprawie jeńców gotowy. Referujcie. Jeńców narodowości ukraińskiej, białoruskiej i żydowskiej pochodzących z terenów zajętych przez Armię Czerwoną zwolnić do domów. Jeńców generałów, wyższych rangą oficerów i pracowników państwowych zatrzymać w obozie w Starobielsku i czekać na dalsze polecenia. Natomiast jeńców wywiadowców, kontrwywiadowców, policjantów, służby KOP, służby więziennej i żandarmerii przewieźć do obozu do Ostaszkowa. Pozostałych oficerów do Kozielska i czekać na dalsze polecenia. Akceptuję. Przygotujcie rozkaz i przynieście mi do podpisu. Tak jest. Oczywiście rozkaz jest ściśle tajny. Chcę go wysłać jeszcze dziś. Tak jest. Radzieckie filmy propagandowe z tamtego czasu pokazywały, jak ochoczo i radośnie mieszkańcy ziem zajętych przez Armię Czerwoną zaakceptowali nową władzę. W rzeczywistości wyborom do Zgromadzeń Narodowych Ukrainy i Białorusi towarzyszył terror, który miał wyeliminować wszelki opór przed włączeniem tych ziem do Związku Radzieckiego. W takich warunkach bierny opór ze strony Polaków niewiele mógł zdziałać poza manifestacją polskości tych ziem. Wnoszę propozycję o przyjęcia deklaracji o wchodzeniu zachodniej Ukrainy do składu ukraińskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki. 2 listopada członkowie Zgromadzeń Zachodniej Ukrainy i Białorusi zwrócili się do Rady Najwyższej ZSRR o włączenie tych obszarów do Związku Radzieckiego, co stało się w tym samym dniu. Los żołnierzy, policjantów, duchownych, arystokracji, którzy znaleźli się w radzieckich obozach, był już przesądzony. Oni nie mogli wrócić do swoich domów, gdyż w planach Stalina polskie ziemie na zawsze miały stać się częścią radzieckiego państwa. Mieli zginąć, lecz przed wydaniem wyroku Moskwa chciała zdobyć pełną wiedzę o ich rodzinach i znajomych, poglądach, wiedzy i umiejętnościach. Wielka machina totalitarnego państwa musiała wiedzieć wszystko o swoich poddanych, aby unicestwić niepokornych i wykorzystać tych, którzy się do tego nadawali. Towarzysz komandir, Zarubin przyjechał. W grudniu 1939 roku do obozów przybyli specjalni wysłannicy Kremla.
Do Kozielska przyjechał major bezpieczeństwa państwowego Wasylij Zarubin. Towarzysz Beria oczekuje takiego zorganizowania roboty grupy śledczej, żeby do końca stycznia zakończyć sprawę akt śledczych. Musimy wyodrębnić sprawę osób przydatnych nam operacyjnie. Musimy ujawnić wszystkich znanych im agentów byłego polskiego wywiadu, przerzucanych swego czasu do Związku Radzieckiego. W obozie według spisu z 1 grudnia jest 4727 jeńców, w tym 1020 oficerów, w stopniach od admirała do kapitana, 3420 niższych stopniem, 7 kapelanów, 3 ziemian, 1 książę, 43 wyższych urzędników państwowych. Mnie, towarzyszu, interesuje wasza praca operacyjno-czekistowska. Jak rozpoznaliście najgroźniejsze środowiska, struktury kontrrewolucyjne, nastroje itd. Zgodnie z dyrektywą towarzysza Berii z 19 września. Prowadziłem bardzo intensywne prace agenturalne. Wyniki zawarłem w tym raporcie. Zapoznam się z nim. Na tej bazie musimy przeprowadzić przesłuchania wszystkich jeńców. Ze mną przyjechali sędziowie śledczy i młodsi sędziowie śledczy. Przydzielcie ich do swoich zespołów prowadzących przesłuchania, gdyż sprawy jeńców waszego obozu mają bardzo szybko trafić do specjalnego kolegium NKWD, które podejmie ostateczne decyzje. Najważniejszych ja sam będę przesłuchiwał.